Cześć wszystkim. W tym filmie przetestuję kolejny ostry sos. Tym razem będzie to kolejny polski sos od firmy Razor Hot Sauces, a mianowicie Razor Death Crush, który tak się prezentuje. Jest to akurat jeden z ostrzejszych sosów z ich oferty. Ostrość jest wyceniona w skali 10 na 10, czyli najwyższej. Jest to sos w 100% naturalny. Jest to mega ostry sos oparty na papryce Carolina Reaper. Przeczytam opis. Ostry sos. Razor Death Crush. Moc, która wyzwala. Kolejny sos naszej manufaktury o hardkorowym charakterze. Połowa jego składu to Carolina Reaper. Podkreślona zdecydowanym smakiem piwa Latarnik z browaru Profesja. Z uwagi na ostrość prosimy o świadome i rozsądne korzystanie z naszego sosu. Od momentu zakupu cała odpowiedzialność za jego spożycie i jego używanie przechodzi na nabywcę. Przed użyciem trzeba trząsnąć. A zawartość jest dokładnie taka. Papryka Carolina Reaper, ocet jabłkowy, piwo Latarnik z browaru Profesja, cukier trzcinowy, cebula, czosnek pieczony, suszona papryka habanero, suszona papryka de arbol, sól morska, ziarna kawy, ziarna kakaowca, przyprawy i witamina C. I tutaj zaznaczono, że sos powstał przy współpracy z browarem Profesjo. Tutaj na etykiecie widzimy jeszcze to żyletę, bo sos na pewno taki mocny będzie. Jak miniaturka pokazuje. Przygotowany mam oczywiście resztki papierowy. Sos jest akurat zalakowany. Jest nowy. Nabyłem w polskim sklepie internetowym Będzie Piekło za niecałe 60 zł. To strząsnę i rozpakowuję. I przetestuję najpierw na zapiekankę z serem, a potem na łyżce. Potem jak trząsnąłem, to usłyszałem, że jest taki lejący się. Już tak dla pewności. Jeszcze raz zerknę, czy się nagrywa. Zobaczymy, jak mocny będzie zapach. Czuć papryki Carolina Reaper, ale nie czuć samych papryk. Ale czuć taką słodycz, czuć te nuty browarnicze. A więc z zapachu wybija mi się Carolina Reaper połączona ze słodyczą z nut browarniczych. To teraz sprawdzę jego smak. Tyle najpierw spróbuję. No to sprawdzamy. Lekkie ciepło.
Na razie poczułem to słodycz. Troszeczkę te piwne nuty. Smak paprykowy. Jeszcze ser. Po przełknięciu już ostro się rozkręca. Smak paprykowy nie wydaje mi się być taki intensywny, jak w przypadku sosu della Zappapollo. Tutaj też czuję wyraźną taką słodycz. Te nuty piwne. Ale ostrość jest wyraźna. Już czuję, że nie jest to sos dla początkujących. I czuję, że im dłużej się będzie go jadło, tym bardziej się rozkręci. No już można mieć przeczucie, że to dobrze rozgrzeje przełyk. Cały czas czuję taką charakterystyczną słodycz. Oraz papryki. Kawy tak nie wyczuwam. Bardziej czuję po prostu taką słodycz z nut browarniczych. Czuję ciepło na podniebieniu. Mi się wydaje, że tak ostrzejszy jest niż Dziki Bill Ninja. Ale tak może jeszcze przyjemniejszy niż taki sos z czystej Karoliny Reaper. Jeszcze ta słodycz wzbogaca wartości smakowe. Trochę je załagadza, ale mimo to wciąż jest ostry. Na pewno jeden z ostrzejszych sosów naturalnych bez ekstraktu z kapsaicyny.
Mocniejszy niż Razor Twin Dead Scorpion z ostrością 8 na 10. Powoli się robi mokro na nosie. Warki, usta też mocno opieką, jak się dotyka tego sosu. No więc lepiej już gryźć tak, żeby tych ust nie dotykać. Ogólnie już lepiej zaostrzać łagodniejsze sosy Death Crushem niż jeść go bezpośrednio. Bo jak się da dużo tego sosu, to może naprawdę już wyraźnie przypalić. Zjedzone? Oczekam 2 minuty i potem się zabieram za łyżkę. Już zjadłem swoją porcję i już zatoki są do przeczyszczenia. Jak już zjadłem i przełknąłem, no to pozostała na buzi wyraźna ostrość i trzymająca się na stabilnym i wysokim poziomie. A jeżeli chodzi o wrażenie smakowe, no to akurat cały czas czułem taką charakterystyczną, specyficzną słodycz z nutami browarniczymi. I też czułem smak Caroline Reaper, ale aż tak super intensywny nie był, jak w przypadku sosów z samo papryko. Dzięki temu wrażenia smakowe były też trochę wzbogacone i pomogły w zniesieniu tej dużej ostrości. Więc patrząc na to skala 10 na 10, jak najbardziej mogę stwierdzić, że jest to mocniejszy sos niż Razor Trinidad Scorpion. Nie jest jeszcze to moc sosu Razor Postmortem, no bo on już jest podkręcony ekstraktem 6,4 miliony skobili i Carolina Reaper. Ale i tak to jest bardzo mocne, no bo tutaj moc osiągnięto dzięki samym paprykom, bez ekstraktu. 2 minuty minęły, to się zabieram za łyżkę. Podejmę się całej stołowej i oczekam 5 minut. Cały czas utrzymują mi się żyletki na języku. Ale patrzę się do wytrzymania, ale zobaczymy, jak będzie po łyżce. Zobaczymy, jak to rozgrzeje przełyk. Bo na pewno czuję, że rozgrzeje.
Start. Poszła. Załączam odliczanie. 5 minut. Przy mieleniu sosu poczułem taką słodycz. Znowu poczułem te nuty browarnicze tego piwa z browaru Profesja. Goryczki paprykowej, o dziwo, nie poczułem jakiejś mocnej. Po przepchnięciu poczułem takie uderzenie mocy w gardło. Przez chwilę mi zniekształciło głos, ale teraz już mogę mówić. Czuję właśnie, że ostrość tego sosu buzi się rozkręca. I czekamy, aż moc zacznie działać. Minutę minęła. W ogóle jeszcze chciałbym jeszcze się z Wami podzielić taką dodatkową informacją, że ten sos już zakupiłem trzeci raz. Nie wiem, czy się mylę, ale jak jadłem poprzednie wersje, no to wtedy też co prawda poczułem słodycz, ale wtedy chyba smak Karoliny Reaper mocniej poczułem niż teraz. Więc nie wiem, czy producenci tutaj smak właśnie ulepszyli. I teraz ten sos nie wydaje mi się aż tak odrzucający przez to paprykę Karolina Reaper, jak w wcześniejszych wersjach. Jeżeli próbowaliście tego sosu teraz oraz wcześniej, to możecie dać znać w komentarzu, czy ten skład się nie zmienił. Bo też mi się wydaje, że wcześniej sos Death Crush nie był taki lejący się jak teraz. Ale jeśli chodzi o ostrość, to mi się wydaje, że wciąż trzyma wysoki poziom. Właśnie już prawie 3 minuty minęły i czuję, że już zaczyna mi rozgrzewać przełyk. Na razie jeszcze jest to takie przyjemne ciepło. Na bodybuildingu też czuję, jak mówię. W ogóle cały czas jak teraz mówię, to przy każdym wypowiedzianym przeze mnie słowie czuję właśnie, jak ta ostrość mi się trzyma. Już właśnie czuję, że ostrość buzi osiągnęła maksymalny wysoki poziom. I buzi raczej już się nie nakręci. Teraz poczułem, że tak rozgrzało klatkę piersiową. Jeszcze pół minuty. To w takim razie przejdę do podsumowania tego sosu Razor Death Crush. No więc jeżeli chodzi o smak,
No to czułem cały czas to specyficzną słodycz razem z tymi nutami browarniczymi. Papryki też czułem, ale goryczka paprykowa nie była jakaś taka nachalna i wybijająca się. Już bardziej czułem to czystą ostrość niż ten taki paprykowy posmak. Pięć minut właśnie minęło. Natomiast, jeżeli chodzi o ostrość tego sosu, Razor, to jak najbardziej mogę powiedzieć, że jest to jeden z ostrzejszych sosów naturalnych, bez ekstraktu z chili. Ostrzejszy jest niż sos Razor Trinidad Scorpion, czy od sosu dzikiego Billa Ninja. Na początku ostrość nie była jakaś taka mocna, ale wraz z każdym kolejnym kęsem rosła. Jak się da dużo tego sosu, to może naprawdę nieźle przypiec. Polecam na przykład zaostrzać tym sosem łagodniejsze sosy. A więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Cześć. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa.